eksperyment Adam i Ewa pokrótce, gdybyśmy chcieli zachęcić innych do tego, żeby z tego spektaklu skorzystali z zaproszenia, o czym opowiada? No, myślę, że w tytule już wszystko wiadomo, czyli opowiada o najstarszej historii świata, o spotkaniu, pierwszym spotkaniu Adama i Ewy. Tutaj jest taka historia, którą Mark Twain wykorzystał do pokazania relacji damsko-męskich. On tak naprawdę, pisząc o Adamie i o Ewie, pisał o sobie i o swojej żonie. I to ostatnie zdanie, które pada w książce i także w naszym przedstawieniu, gdziekolwiek była ona, tam był raj, zostało przez Marka Twaina wygrawerowane na grobie jego żony. Rzeczywiście takie zdanie się pojawiło. Gdziekolwiek była ona, tam był raj. Czyli to jest opowieść o miłości, ale nie ckliwa opowieść. To jest opowieść bardzo życiowa, można powiedzieć. I prawdą jest to, że zależnie od wieku publiczności, zupełnie co innego ta publiczność bierze dla siebie, rozumie. Im starszy staż, na przykład małżeński, tym bardziej się publiczność śmieje, bo tym bardziej sobie przypomina, tym więcej historii sobie przypomina ze swojego życia, które odnajduje na scenie. Rozpoznaje ukrytych prawd tutaj schowanych. Oczywiście, natomiast młodzież, taka nastoletnia nawet, która wchodzi dopiero w ten temat, wszystkie takie niuanse, delikatne spojrzenia, gesty, rozumie, i też, zresztą nie wiem, pan był na przedstawieniu, słyszał pan, że reakcje tych młodych, bardzo młodych osób też były żywiołowe właśnie w takim momencie, ale i publiczność dorosła też była słyszalna. Miasteczko Janów Podlaski, bardzo dociekliwa publiczność i doceniająca publiczność, często tu gościcie? Byliśmy kilka razy, ale to już było parę ładnych lat temu i też z przedstawieniami dla dorosłych, ale także dla młodzieży. Mamy taki cykl warsztatów, nazywamy to lekcjami, czasami teatralnymi. I to jest zawsze teatr oparty na literaturze. W tym przypadku jest to literatura amerykańska, ale często też mamy literaturę klasyczną, polską, czyli Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński, Aleksander Fredro. Ze współczesnych, no to Sławomir Mrożek na przykład, prawda? Więc to jest literatura. Z tym, że nie kojarzyć należy tego z teatrem muzealnym, z takim, że przychodzimy po to, żeby się wynudzić, prawda? To nie nasz teatr. Zresztą, jeżeli pan był, to pan widział, że tekst, który został napisany w wieku XIX, czy na przełomie XIX-XX, nie brzmi źle, nie trąci myszką. I tutaj pan Tomasz Mędrzak potrafi, według mnie, rzeczywiście bardzo dobrze wydobyć to, co jest w tym tekście zawarte, obojętnie, czy to jest XIX, XX wiek, czy XXI. W przededniu Dnia Kobiet, bo ten dzisiejszy eksperyment taki wstęp do Dnia Kobiet i rzeczywiście dałoby się powiedzieć na podstawie tej sztuki życia, że bez kobiet ten świat byłby naprawdę ciężki. Dlatego, drogie panie, przed pani święta chciałbym życzyć panią przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości przy nas, bo to jest naprawdę sztuka wytrwać czasami, i wszelkie pomyślności, uśmiechu na co dzień, wszystkiego dobrego w każdym dniu. Panu wójt, pani dyrektor, panu wójtowi, w ogóle państwu, Janów Podlaski jest tak fajny, my tu kilka razy byliśmy i naprawdę u państwa się tak odpoczywa przyjemnie, to znaczy jest coś takiego, że ja to ciągle mówię na tej wschodniej części, że tu jest tak przyjemnie, dlatego że państwo są dumni z tego, że państwo są Polakami. Jest coś takiego, że tak się to, ta atmosfera gościnności, to się absolutnie czuje.